Dalej, dalszy ciąg to jest środkowa część. Nie widzicie, ale już zobaczycie. Dalsza część środkowa to są produkty, które są na tak i na nie. I teraz tak. Lovena, żel do higieny intymnej z pompką, to jest wielki plus. Gęsty, mleczny, półlitrowy. Czym on pachniał? On pachniał, no tu niby są żołędzie z korą dębu. No może ją tak pachniał, takimi też kwiatami polnymi, korą dębu może trochę. No ma taki zapach lasu, bym powiedziała, trochę bardziej taką wilgocią, grzybnią, coś takiego. Nie, nie, nie jest to zły zapach, nie, w żadnym wypadku. No ale u mnie nie robił nic, w sensie takim, że nie zrobił mi krzywdy, nie swędziało, nie bolało, nic tam się nie działo. Ale też nic nie niwelował, także no zastanawiam się, wielką pompką, wielkim plusem jest pompka. Był też taki, o, zresztą widzicie, on nie spływa zbyt dobrze. Także no, to jest taka glutowata ciecz, więc trudno było też z tej pompki wydobyć. Gdyby nie było pompki, to w ogóle nie wiem, to jakiś taki glut by chyba wychodził. No w każdym razie nie mówię nie i nie mówię tak. Spróbujcie sobie. Na pewno 24 godziny nie odświeża. To już Wam mogę powiedzieć od razu. Góra 6. Następny biały jeleń. To samo plus. Wielki plus pompka, też taki glutowaty. Słuchajcie, jak ja byłam młoda, mała, to była moda, bo moda. Nie było kosmetyków takiego wyboru, ani on nawet się tuleje. Nie było wyboru kosmetyków, biały jeleń i szare mydło, chyba nawet szare mydło to też inaczej. Biały jeleń też produkował szare mydło. W każdym bądź razie, no tylko takie były. Nivea, biały jeleń i pani Walewska. I tu byłam zawiedzona. Już Wam mogę powiedzieć też, czym pachniał. No powiedzmy, że plus dla zapachu. Delikatny, taki no nieduszący. Bym powiedziała, że taki balowy. Jak bale, takie wiecie, dostojne, takie. Nie wiem, czemu akurat z tym mi się skojarzyło. No to też plus, ale też u mnie nie robił nic, to niby hipoalergiczny, jak cała seria białego jelenia, ale inne hipoalergiczne balsamy, kremy, mydła, dużo tańsze, też robiły u mnie to samo, czyli nie podrażniały, nie wysuszały. Tu jest napisane do codziennej pielęgnacji skóry wrażliwej ze skłonnością do alergii. No ja alergii żadnej nie posiadam, dzięki Bogu, ale mam bardzo suchą skórę, nie wysuszało, tak jak mówię, inne mydła. Także no nie wiem, co z tym zrobić, dlatego stoi po środku. I tak samo nie wiem, słuchajcie, no pierwszy raz, tak jak zawsze Wam opowiadam o moich ulubionych kosmetykach z Ziai, tu się zastanawiam i waham. Ostatnie denko, czy przedostatnie, jakoś tak, pierwsze w tym roku, o tak powiem, pierwsze w tym roku denko, kiedy tam się złożyło tak, że no wszystkie kosmetyki z Ziai, prawie wszystkie oprócz tego kremu mi się skończyły, tam trochę opowiadam i zapomniałam o małym kremiku, biały z błękitną nakrętką albo błękitny z białą, coś takiego w ten deseń, w każdym bądź razie to był z tej samej serii Sopot Spa 30+. I tu jest, i ten jest na noc, bo tamten był, że pod makijaż, czyli na dzień. Ten był na noc. Nie wiem, czy zobaczycie jeszcze, że on jest taki, on, tylko same ścianki zostały czyściutkie, wydenkowane. Taki błękitny, o, bardziej na nakrętce. Błękitny poblask. To mnie w nim urzekło, jak go otworzyłam pierwszy raz, zresztą widzieli, mogliście zobaczyć mój zachwyt w kamerze. No i tu się waham. I waham się tak, ponieważ no, ani ten, w którym zapomniałam, nie robią nic na mojej cerze. Ale dlatego się waham, nie zrobiłam na nie z nim nic, ponieważ tu oczywiście jest 30+. Ja powinnam mieć już 35+, a nawet 40+. No bo ja już bliżej 40 niż 35, a więc może dlatego u mnie nie ujędrnił
Przeciwzmarszczkowy, no nie. No ja wiecie, wiele lat już pracowałam na swoje zmarszczki, więc u mnie też ten krem nie zadziała tak, jakbym chciała. Już powinnam z tej górnej półki i chyba się przerzucę na takie jakieś lepsze kremy, bo już chyba czas. Bo jak tak będę robić, to za jakieś 10 lat bez skalpela się nie obędzie. W każdym bądź razie, no tu się waham. Waham się. Dla 30, ewentualnie, powiem tak, dla 25, 30 i 35, więcej nie, może się sprawdzić. Bardziej myślę dla tych młodszych. Jedyny plus, no wiadomo, ten zapach, no taki wiecie, no delikatny, nietypowo dla ziai, tylko jedynie może mi się wydaje, że właśnie dla tego rodzaju inaczej. Nie mam słowa. W każdym razie chodzi mi o to, że dla ziai, która wyprodukowała Sopot Spa, o może w ten sposób, też nie po polsku, ale wybaczcie mi to. I ostatnia część to jest Oxy i szczoteczka międzyzębowa. No, Oxy mnie zawiódł na całej linii, na całej czerwonej linii. Na 200%. Słuchajcie, ja bardzo dużo Oxy przetestowałam. Oxy, tak, zwracacie mi uwagę, no bo ja mówię tak, jak jest napisane, to jest najprostszy wyraz. To jest zwykły wybielacz do tkanin. Przetestowałam wiele, ja już Wam zrobiłam również tam 2, 3, może 5 filmików, w których o nich opowiadam, bo za każdym razem kupuję inny, żeby właśnie przetestować i sprawdzić, które są dobre, a które nie. Ten po zakupie od razu przetestowałam i wrzucając filmik już Wam dałam notkę. Notka była dość długa, ale na temat, że no nie nadaje się do niczego. Żeby nie być gołosłownym, to jest proszek Oxy, ten konkretny. To jest proszek do prania, który mi został. Ja go wymęczyłam, słuchajcie, ja go zużyłam do namaczania ręcznego, wiecie, jak tam bardziej brudne skarpetki czy kołnierzyk przy koszulce, po prostu do miski i zużyłam go w ten sposób, bo do pralki to on się nadawał. Tyle mi zostało tego proszku, a chciałam Wam pokazać, ponieważ no nie ma granulek. No, niektóre też nie mają granulek, a jednak dopierają, a ten nie ma granulek i nie dopiera, jedynie po namoczeniu. I coś, żeby nie być gołosłownym, tak wygląda bryła po każdym wsypaniu proszku do pralki. O, proszę, tak wygląda. Trzy razy wsypałam i za czwartym powiedziałam, że nie, bo szkoda pralki, bo się nie wypukuje, ja to wyjmuję. Dwa razy więcej roboty, no trudno. Nie kupię więcej, zostawiam pudełko, żeby nie było, że kupię znowu. Nie wiem, czy akurat na taki trafiłam, tak jak Wam napisałam w tej notce, że to była wielka promocja, bo tam 3 złote chyba z kawałkiem, jeżeli się nie mylę, jak nie, to mnie poprawcie. Także promocja była wielka. Czy po prostu był przeterminowany, czy wiedzieli, że nie dopiera i dlatego taka promocja. No nie wiem, może trafiłam akurat albo na ten jeden taki wyjątkowy z setki jeden ja trafiłam zły. No nie wiem, trudno. I szczoteczka międzyzębowa, opowiadałam Wam o niej. Ci, co używają szczoteczek międzyzębowych, będą wiedzieli. Tu też powinno być bardziej na środku, chyba w tych produktach, bo ja bardziej, wiecie, w tą elkę jednak idę. Te się u mnie nie sprawdzają kompletnie. Wchodzą co prawda między przy dziąsłach między zębami, ale nie daje. Między zęby już nie, także no, u mnie się nie sprawdza. Wiem, że są rodzaje, no są szczoteczki i one są, grubością się różnią i dla każdego rodzaju dentysta sprawdza, jaki rodzaj szczoteczki, grubość tej szczoteczki jest potrzebna. Ja wiem, że ta jest dla mnie, bo z tych elek, tamta była wyśmienita, ta jednak nie, czyli też może to być spowodowane firmą, no w każdym razie u mnie się nie sprawdziła kompletnie. Jeszcze mam trzy, no jakoś tam wymęczę, wiecie, no ale nie wrócę do nich. No i tak, kończmy już ten filmik na nie, na tak albo nie, na tak zdecydowanie polecam, polecam. Te pewnie się u Was w większości sprawdzą, w większości nie, tak jak wiadomo. Ten nie polecam, nie, 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 nie kupujcie tego konkretnie, jeszcze raz Wam pokażę.
każdy inny Oxy, tylko nie ten, ale jak będzie w promocji, no to sprawdźcie, czy faktycznie o to chodzi, że wtedy jest promocja, że no nie sprawdza się, czy po prostu ja trafiłam na taki jeden, jedyny. Żegnam się z Wami serdecznie, przysyłam moc buziaków, jeżeli Wam się podobało, to tak. Jeżeli Wam się bardzo podobało i chcecie do mnie wrócić i znowu zajrzeć, to subka poproszę, będzie mi wtedy bardzo miło. Miłego dnia życzę, pa, pa!